Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft i dzisiaj przedstawię wam coś niesamowitego, coś po prostu przeepickiego. Przede wszystkim w ogóle jestem w innym pomieszczeniu niż to zawsze bywa, bo zauważyłem, że za każdym razem witam się z wami w tym samym prawie, że pomieszczeniu, czyli w moim magazynie. I tak sobie pomyślałem, hej, a może przywitaj się w innym pomieszczeniu. No i pomyślałem, hej, to dobry pomysł, nie? No i tyle. Słuchajcie, hojneczka tutaj jest, powstała sobie na razie w ten sposób. Będzie oczywiście zmieniona w przyszłości. Oczywiście dojdą jeszcze tutaj jakieś, wiadomo, łańcuchy, jakieś tam kolorowe elementy i tak dalej. Chociaż z drugiej strony też nie chcę za dużo tego tutaj władować, bo sama choinka na razie wygląda bardzo fajnie, pomimo tego, że jest tylko tak zbudowana i po prostu oświetlona. Ale o to chodzi. Nie o tym. Słuchajcie. Chciałbym wam przypomnieć i chciałbym wam nadmienić i chciałbym wam zaznaczyć, że w przyszłym tygodniu odbędzie się świąteczny maraton z mapek od widzów. Dlaczego mówię, że świąteczny? No bo wiadomo, że będą święta, to po pierwsze. Poza tym będę chciał zrobić ten maraton tak, jak zrobiłem ostatnio odcineczek z singla, czyli taki, wiecie, bo budowałem choinkę, to zrobiłem taki bardziej, powiedzmy, świąteczny, nie wiem, gdzieś tam, powiedzmy, lekki śnieżek na kamerce był, jakaś tam muzyczka była, prawda? Świąteczna, jeszcze dodatkowo, wiadomo, jakiś tam sweterek, jakieś jeszcze może elementy tutaj ozdobne i tak dalej, generalnie będę chciał dorobić, no i plus oczywiście jeszcze jakaś, a, że sorry, mi pękła chyba warga, oła. I chciałbym jeszcze dodatkowo tą ramkę, która jest tutaj, zmienić i po prostu dać taką faktycznie właśnie jakąś, powiedzmy, świąteczną, czyli będzie jakiś tam, nie wiem, jakiś element świąteczny, jakiś tam, czy może lampeczki, coś, nie wiem jeszcze, jak to do końca zrobię. W każdym razie chciałbym, żeby w takiej oprawie cały ten maraton z mapek był. I teraz zaraz wam jeszcze zaprezentuję, co będziemy robić. Właśnie już zaraz sobie wezmę parę potrzebnych przedmiotów i jeszcze wam jeden projekt zapowiem, który w sumie dzięki Akili też jakby wpadłem, jakby coś, to dalej chora, więc na razie zdam nici, bo po prostu, no sorry, nie idzie po prostu, ale może jeszcze w tym tygodniu, jak się troszeczkę lepiej poczuję, zobaczymy. Sam chciałbym nagrać, Jezus Maria, czekaj, bo tu kolejne nuty wleciały, dobra, bo tu musi być spokojnie dzisiaj, albo w sumie włączę sobie to, a nie chcę, leci ta, dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie mnie, bo to jest bardzo istotne, ponieważ tak rozmawialiśmy sobie, nie, że tak na dobrą sprawę, gdybyście wbili te łapki szybciej wtedy tam pod tym odcinkiem, to już byśmy dawno nagrywali te odcinki i by nie było problemu, ale wiecie, no, wyciekaliście strasznie, no to teraz będziecie czekać na nas, żebyśmy to tak naprawdę nagrali, no, a że okres, kurde, chorobowy, że tak powiem, nic na to nie poradzę tak naprawdę, nie? Także słuchajcie, odnośnie tego maratonu, tak? Będą tak, jak planowałem i mam nadzieję, że uda mi się to nagrać, bo jeszcze nie mam nic nagranego w obecnej sytuacji, w obecnej chwili. Będą po 3 odcinki od poniedziałku, czyli to jest bodajże 24, nie jestem do końca pewien, w każdym razie od przyszłego poniedziałku. Czyli to chyba będzie właśnie 24. Co teraz będziemy oczywiście w ogóle robić, to jeszcze tylko tak nadmienię. Będziemy przygotowywać się do podwodnej świątyni, ponieważ niedaleko w tą stronę, jak sobie popłynę, znalazłem dwie podwodne świątynie w miarę blisko siebie i na pewno jedną sobie zbadamy, powiedzmy, na odcinku. Wiadomo, tam pokonamy bossa czy bossów i tak dalej, a na pewno drugą jeszcze sobie zeksplorujemy na live'ie. I teraz już wam tłumaczę, o co dokładnie tutaj z tym wszystkim chodzi. Otóż, już wam mówię, to jest Waterbrain, dokładnie. Już wam tłumaczę. Chodzi przede wszystkim o to, że mając te lampy z podwodnej świątyni, chciałbym stworzyć tutaj laboratorium, ponieważ mam magiczną wieżę, która tam, wiadomo, enchanting i tak dalej. Mam tutaj moją kuźnię, gdzie mam kowadła, gdzie mam cobblestoniarkę, czy tam stoniarkę, no nie wiem, maszynkę do kobla po prostu. I mam tutaj też betoniarkę, czy maszynkę do konkretu. Jak zwał, tak zwał, nie ma znaczenia. W każdym razie mam tutaj te kilka rzeczy i tak się zastanawiałem i tak właśnie razem z Akiri, żeśmy się zastanawiali, że kurde, fajnie by było zrobić tutaj na tym sejwie, pomimo, że to jest tylko mój sejw, ale no wiecie, pomaga mi moja kobieta, no to można było zrobić by laboratorium, nie? I sobie się, kurde, fajna rzecz. Tylko że laboratorium jest dosyć mimo wszystko czasami, czy duże, czy no jakby ciężko by tutaj było to wpasować, wepchać i tak dalej, bo tutaj na razie nie chcę nic robić, te drzewka mi się tutaj podobają, tutaj mam troszeczkę tych budowli, tutaj na razie nic takiego nie robię. Sobie myślę, kurde, no gdzie to laboratorium tutaj powstanie, nie? I słuchajcie,
Poczynała mi jakiś właśnie pomysł, że mógłbym zrobić podwodne laboratorium. I ja powiedziałem, hej, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ podwodne laboratorium tutaj w tym miejscu będę w stanie zrobić. Oczywiście nie tutaj, ponieważ mamy mega płciznę, ale tutaj już będę w stanie to zrobić. I teraz już wam tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Tak jak mamy tutaj most, który jest na trzy szerokości, będzie bodajże, poczekajcie, żeby was nie skłamać, bo teraz nie pamiętam, chyba nawet stąd jakieś będzie zejście, tak? Będą schodki, powiedzmy troszeczkę w dół, i tutaj będzie przekopane tak jakby na szerokość, jakby na 3 na 3 będzie przekopane, żeby był korytarz właśnie do laboratorium. Tylko właśnie tu trzeba będzie tak to zrobić, ponieważ jest tutaj na przykład dużo piasku i tak sobie teraz kminię, że to, że będzie tutaj na 3, to jedno, ale zastanawiam się, co ze ścianami, bo ściany też by musiały być jakoś zrobione, więc albo będzie to taki wąziutki korytarz, co można zrobić, będzie całkiem fajnie wyglądać, albo w ogóle wykopać to na 5 kratek, dzięki czemu będę mógł sobie zrobić jakieś ściany i tutaj zrobić szkło i będę miał fajnie wszystko zrobione, wiadomo, oświetlone i tak dalej. I to jest spoko, tylko że tak, tutaj sobie to zrobimy, to nie ma problemu. Problemem natomiast będzie, bo to by sobie szło tutaj, nie wiem, tu by sobie jakoś, powiedzmy, skręciło, tak, i gdzieś właśnie tutaj, powiedzmy na danym poziomie, gdzie by było laboratorium, mogłoby sobie skręcić. I teraz tutaj tylko będzie taki właśnie problem, że to jest most, więc to by musiało ewentualnie tak zejść pod most, tak jakby, żeby tego może do końca nie było widać, i tutaj ewentualnie by się znalazło właśnie laboratorium. Ono by gdzieś właśnie w tym miejscu był, czy powstało, czy tutaj. Tu by trzeba było, wiadomo, trochę powykopywać tego i owego. I tutaj to laboratorium mogłoby powstać. Na powierzchni oczywiście można by było zrobić niewielką, myślę, kopułę, żeby, wiadomo, jakoś fajnie tutaj mimo wszystko to wyglądało. No i pod wodą po prostu zrobić całość, jeżeli chodzi o laboratorium. I tak samo, jakby było tutaj to laboratorium, myślę, że z tej strony również zrobilibyśmy sobie jakiś, prawda, korytarzyk i gdzieś tutaj na tą stronę wyjście. Dzięki czemu, mając tu już budowlę i mając tutaj już w sumie dosyć spory teren, będę w stanie tutaj w przyszłości coś sobie też budować. Tutaj na razie myślę, że nie, bo tu jest dosyć taka mało miejsca, ale też prawdopodobnie coś będzie mogło powstać. No, jest tutaj taka fajna mała przestrzeń. Na pewno tutaj będzie można się wtedy poławić, jak tutaj będzie laboratorium. No, generalnie wiadomo, rozszerzamy, prawda, się tutaj na kolejne tereny na tym moim sejwie, żeby po prostu móc sobie budować nowe projekty. Więc dajcie znać, co sądzicie o tym podwodnym laboratorium. Wydaje mi się, że pomysł jest nad wyraz bardzo fajny i w ogóle, no, taki... No spoko, nie? Bo ogólnie chciałem zrobić, czy miałem plany już nawet na poprzednim sejwie zrobić jakąś tam podwodną bazę, czy coś takiego. I to było bardzo spoko pomysł. To był bardzo spoko pomysł, przepraszam, ale jeszcze jestem zaspany. Odnośnie właśnie tej podwodnej bazy. I pomysł dalej, że tak powiem, może zostać zrealizowany w jakiejś tam przyszłości, jak tylko na przykład zdobędę na przykład te... jak to się... Te muszelki, żeby stworzyć ten konduit, to się nazywało. Czyli ten taki jakby beacon podwodny, który mi da możliwość oddychania pod wodą. Ponieważ tutaj jak będzie to laboratorium, tam będzie, wiadomo, woda usunięta, więc tam nic tam nie będzie problemu. A tak jak to będzie w przypadku, tej, powiedzmy, bazy właśnie podwodnej, to będzie w ten sposób zrobione, że albo gdzieś tam, bo tutaj gdzieś niedaleko zresztą mamy te oceany, będzie, powiedzmy, baza, która chciałbym, żeby była, wiecie, jakby taka samowystarczalna, czyli będzie jakiś tam pewnie mały magazynek, jakieś tam łóżeczko i tak dalej, jakieś tam kowadełko i tak dalej, no generalnie będzie po prostu zrobiona jakby taka właśnie podwodna baza. Teraz tak, bo jeszcze zapomniałem przede wszystkim najważniejszej rzeczy, czyli nie mam w ogóle tutaj marchewek, czyli lecimy sobie po marchewki, może jeszcze zdążę przed zachodem słońca, tak naprawdę, chyba powinienem zdążyć, siemano. A, pieska jeszcze też będę musiał tak naprawdę oswoić, też o tym troszeczkę zapominam. Odnośnie dzisiejszych live'ów, w sensie, czy raczej nie live'ów, nie wiem. Generalnie tak, dzisiaj na Minecraftowym live'a nie będzie. Będzie on natomiast na kanale głównym wieczorem z Darksiders 3. Tak sobie to mniej więcej zaplanowałem, mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Jutro zaś chcę zrobić właśnie live'a na kanale Minecraftowym. Właśnie z singla, myślę, z eksploracji, że tak powiem, właśnie... eksploracji drugiej
drugiej podwodnej twierdzy, to muszę wreszcie zrobić... W ogóle nie byłem na tej farmie, odkąd chyba było 1.14, z tego co pamiętam. Przynajmniej nie zwróciłem uwagi na szyby, na szkła, a to w ogóle zupełnie inaczej teraz wygląda i ładniej wygląda. Jest takie przejrzyste, takie fajne. Dobra, czy mam tutaj marchewki? Nie mam marchewek żadnych, dobra, ale może tutaj mam. Też nie będę miał, dobra. A mam może jakąś mączkę? W ogóle mam tutaj gunpowder, to sobie go wezmę, bo... No bo ja tam składuję sobie, wiecie, w jednym miejscu ten gunpowder i w ogóle... marchewki miałem... Poczekajcie, bo ja wszystkich marchewek, wszystkich przecież nie wyhandlowałem wtedy u tego wieśniaka, więc ja to powinienem mieć prawdopodobnie w magazynie chyba, nie? Kurczę, wiecie, że nie pamiętam? No dobra, w każdym razie potrzebuję kilka marchewek, to może jakieś takie, to tu jeszcze nie powyrastały niestety raczej. Ale może coś tutaj se łogarnę, tu po jednej wszystko będzie, no na pewno tu nawet nie ma opcji, żeby było więcej. Uzupełnię to sobie później, tak? Bo dosłownie kilka marchewek potrzebuję, żeby zrobić, wiadomo, złotą marchewkę i potkę na odporność na ogień, na widoczność pod wodą, czy tam po prostu night vision, tak? No zgiń! Także trzeba zrobić oczywiście te potki, żeby było na night vision całe. A kośćce wezmę, potem się przyda. Dobra, tak więc to byśmy mieli. No i generalnie tak jak tutaj wam jakiś czas temu też zapowiadałem, że tutaj ta ścieżka będzie mogła zostać przedłużona. I na tą stronę też, na tą stronę save'a, na tą stronę świata będzie też można się oczywiście... powoli gdzieś tam coś budować. Tak samo jak i przecież tutaj mam bardzo dużo przestrzeni. Wiadomo, trzeba ją jakoś tutaj, wiecie, wyczyścić i zagospodarować. A że tutaj ta ścieżynka taka, powiedzmy, jest do tej farmy i powiedzmy jest fajnie tutaj zrobiona, to wydaje mi się, że fajną opcją byłoby tutaj, gdyby powstało tutaj nie tylko coś... powiedzmy takiego do użytku, ale coś, co by po prostu ładnie wyglądało. Coś, co na horyzoncie tutaj by po prostu się, że tak powiem, kreowało i mogłoby wyglądać bardzo spoko. A do budowy mam jeszcze zarówno Naruto, jak i Sasuke właśnie z Naruto. W sensie, no z anime Naruto, tak? Więc na pewno będę chciał gdzieś ich tam właśnie usadowić, bo najfajniej by było, gdyby zrobić właśnie ich jakoś tak obok siebie. Raczej ciężko by było zrobić mi ich jakoś tam, wiecie, walczących czy coś, bo samo narysowanie raczej sprawiłoby mi problem, a co dopiero zbudowanie bez jakiegoś tam specjalnego projektu, więc raczej na to bym się według mnie... nie pisał, po prostu, żebyście tak nie oczekiwali, że będę kuźwa budował nagle epicką scenę walki w ogóle, bo raczej mało prawdopodobne nie jestem w stanie, znam swoje możliwości budowania i wiem, że to jest, że tak powiem, poza moim zasięgiem po prostu, więc tego na pewno robić nie będę, aczkolwiek myślę, że można by było zrobić coś na takiej zasadzie, że jedna i druga postać stałaby właśnie tak jak tam były przykłady, że po prostu jeden by miał, wiadomo, Rasengana, drugi by miał Chidori, no i no, osoby, które oglądają Naruto, czy oglądały, wiedzą mniej więcej o co chodzi, więc was nie będę tutaj tym teraz katował. Nie mam chyba tutaj już w ogóle buteleczek. Tu mam Snowfolic, tu mam Strange. O kurczę, no dobra, no to będzie trzeba tak naprawdę buteleczki ogarnąć. A nie mam tutaj żadnego szkła? Chyba nie mam. Dobra, to idziemy jeszcze po buteleczki w takim razie. Bo te potki chciałem sobie dzisiaj tak naprawdę ogarnąć, przygotować się już, tak wiecie, do tej wyprawy, do podwodnej bazy. A, no i jeszcze co zapomniałem powiedzieć odnośnie do przyszłego tego maratonu, ile on tak naprawdę będzie trwał. Bo plan jest taki, żeby trwał oczywiście do piątku, tak? Czyli w sensie od poniedziałku do piątku, czyli 5 dni tak naprawdę z rzędu będzie ten maraton z mapek. Będzie bardzo dużo odcinków. Nie jestem w stanie nawet przewidzieć, ile faktycznie zajmie mi nagranie tego wszystkiego. Chociaż liczyłem sobie, tak jak mamy dzisiaj poniedziałek, nagrywam ten jeden odcinek, że jak nagrałbym sobie dziennie 4-5 filmów, i to chodzi tylko oczywiście o Minecraftowy, no to w ten tydzień byłbym w stanie zrobić sobie i zapas na ten tydzień i już maraton na przyszły. Ale no tu jest oczywiście ten, powiedzmy, mankament, zawsze problem i trudność, że nie mam tylko jednego kanału, tylko też jest drugi kanał. Są co najmniej 3 odcinki na głównym kanale i w tym tygodniu i w przyszłym, więc muszę nagrać też łącznie 6 odcinków, plus je jeszcze zmontować na kanał główny. A to już daje troszeczkę więcej filmów w przeciągu tygodnia, więc jeszcze tak naprawdę zobaczymy, jaką finalną formę tak naprawdę ten maraton otrzyma, bo bardziej prawdopodobne będzie to, że ten maraton będzie
powiedzmy skrócony w ciągu, znaczy skrócony poprzez dni, że na przykład będzie, nie wiem, poniedziałek, wtorek, środa, będzie na przykład trzydniowy maraton po 3 odcinki, to jest myślę i tak spoko, 9 odcinków jest bardzo dużo. A druga opcja jest taka po prostu, że będzie od poniedziałku do piątku, ale na przykład po 2 odcinki. To też jest myślę spoko, żeby nie było faktycznie na przykład 3 odcinków. 3 odcinki to jest jednak bardzo, bardzo dużo, więc no to się okaże tak naprawdę i wytłumaczę wam pewnie wszystko w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, jak już faktycznie ten maraton będzie. Bo gdyby nie to, że po prostu cały czas gdzieś tam, wiadomo, człowiek powiedzmy walczy z gardłem, przeziębieniem i tak dalej, no to nagranie tego byłoby dla mnie o wiele prostsze, a że muszę się po prostu niestety muszę walczyć z tym gardłem, no to no musicie zrozumieć, że no łatwe to nie jest, tak? A jeszcze wiadomo, w tym tygodniu chcę robić live'y, bo w przyszłym tygodniu tych live'ów nie będzie, robię jakieś tam projekty, no generalnie dużo bardzo zadań zrzucam sobie na głowę i czasami mam wrażenie, że zamiast właśnie sobie spuścić trochę z tonu, to zrzucam sobie tych zadań na głowę jeszcze więcej, ale to już taki jestem, no nic na to nie poradzicie. Dzięki temu w sobie większość z was na przykład mnie ogląda dzięki temu, że jestem takim wariatem, kurde, który siedzi i nagrywa i robi 20 tysięcy rzeczy naraz. Także myślę, że spoko opcja. Teraz robimy sobie podki na Night Vision. Jeszcze wam pokażę, jak się robi, żebyście mieli czuć i słychać moje gardło. To nie jest tylko, że jest rano, bo już i herbatkę sobie piłem ciepłą i tabletkę na gardło brałem. Także to jest to, co właśnie wam mówię, że ja jeszcze muszę nagrać na ten tydzień odcinki, których też nie jest mało, prowadzić live'y i jeszcze nagrać na przyszły tydzień. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że zrobię jednak tak, że dziennie... A, głupia warga. Że dziennie jednak będą po 2 odcinki, żeby było to na przykład od poniedziałku do piątku. Wydaje mi się, że to bardziej sensowne i bardziej możliwe do nagrania, bo jednak wiecie, nagrać 10, dobrze mówię? Tak, 10 filmów, no od poniedziałku do piątku, a nagrać kuźwa 15? No to jednak 5 materiałów więcej jest, tak? Tak jak na to się patrzę, o tam 5 więcej, o co tam, nie? Ale jednak mimo wszystko w tym tygodniu też trzeba ponagrywać i tak dalej. No jakby, gdyby nie to, że za tydzień wiadomo, są te święta, wyjazdy i tak dalej, to byłoby to easy, bo po prostu danego dnia nagrywałbym sobie na dzień czy dwa w przód te 4-5 odcinków i spoko, nie? Ale w momencie, kiedy ja to muszę nagrać wszystko na zapas i to tak naprawdę zamknąć w... Do soboty prawdopodobnie, czyli jeszcze na sobotę, niedzielę muszę na przykład nagrać odcinki. No generalnie jest tego trochę. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze tutaj te 3. Wydaje mi się, że tak, bo tutaj Night Vision mam w tym momencie 6 potek. Nie pamiętam, ile dokładnie potrzebowałem, bo jakby nieraz się szykuje tych potek, nie wiadomo ile, a tak naprawdę połowę z tego się potem nie zużywa. Tak na dobrą sprawę, ale wydaje mi się, że tak, jeden jeszcze powiedzmy komplet zrobimy sobie z Water Breathing i jeden komplet zrobimy sobie z Night Vision. To będzie, myślę, spoko. Tutaj te buteleczki sobie już schowamy. Nawet tutaj nie będę miał miejsca, także mówię, to laboratorium trzeba zrobić i laboratorium na pewno będzie w stanie powstać i będę w stanie je budować już nawet na tym najbliższym live'u, myślę, jutro. I oczywiście, wiadomo, jak już będę miał te lampy wszystkie te z podwodnej twierdzy, to czy tam świątyni, whatever, to będę mógł faktycznie tutaj działać sobie właśnie z tym laboratorium, bo chciałbym, żeby jakby było oświetlone to laboratorium tymi lampami. Wszystko jasne, no mam nadzieję. Także tyle mogę powiedzieć. Tutaj podki byśmy mieli gotowe. Silk Toucha tutaj będę potrzebował. Myślę, że tego nie będę tutaj kombinował. Siekierki potrzebować nie będę. Łuku teoretycznie też nie będę potrzebował, no bo to jest mimo wszystko łuk, który nie jest... No jakby łukiem pod wodą ciężko się walczy. Jedzenia trochę będzie. Zbroję mam, że tak powiem, na maksa praktycznie uleczoną, więc tutaj się nie boję. Oto tak na dobrą sprawę. Co jeszcze? No i chyba wszystko tak naprawdę. Jedynie co bym potrzebował... To... No nie wiem, no odrobina czasu, żeby tak naprawdę nagrać właśnie ten odcinek, więc przyszły odcinek, który będzie, myślę, że albo jutro, albo pojutrze, właśnie miałem powiedzieć, że w tym tygodniu będzie też na pewno dużo odcinków z właśnie singla,
jak i jeszcze chcę się postarać właśnie wreszcie zrobić odcinek z serwera, tylko to jest, mówię, to jest jeszcze ten problem, że ja mam czas nagrywać w momencie, kiedy wy jesteście w szkole, w pracy i tak dalej i wtedy nie ma za bardzo osób na serwerze i ciężko jest nagrać odcinek z podglądania w momencie, kiedy ludzi nie ma na serwerze, a po południu, kiedy ludzie są na serwerze, to ja nie mam czasu na przykład nagrywać odcinka, bo po prostu robię wtedy na przykład live'y albo robię coś jeszcze, kurde, innego i no to jest ten niesamowity problem, uwierzcie mi, że borykam się z tym już od jakiegoś czasu, bo ile razy chciałem nagrać czy jakieś trollowanie, czy jakieś podglądanie i tak dalej, to za każdym razem zdawałem sobie sprawę, że hej, jest kurde środek tygodnia, czy tam początek tygodnia, nieważne, po prostu, że tydzień, tak, i ludzi po prostu tak na serwerze nie ma, bo to, że tam będzie kilkanaście osób, no to wiecie, to jest jedna rzecz, ale to będzie nie fair względem osób, które faktycznie grają gdzieś tam, wiadomo, no po południu, jak to powinno mniej więcej wyglądać, więc no sorry. Na razie po prostu musicie mimo wszystko uzbroić się w mega, mega cierpliwość, bo ja jestem jeden, a serii jest dużo, pomysłów jest dużo i no trzeba mieć po prostu jakieś na razie priorytety, że tak powiem. Dobra, jedzenie wszystko mamy, raczej mi to wszystko powinno starczyć, jeszcze łódkę bym sobie ewentualnie musiał wziąć, halo, halo, łódka, mamy łódeczkę, nawet sobie wezmę dwie, żeby mieć po prostu drugą, dobra. No i teraz tak na dobrą sprawę nie pozostaje mi nic innego, jak poczekać ewentualnie jeszcze na noc, przekimać się raz i ruszyć oczywiście ku przygodzie, ku tej, prawda, podwodnej świątyni, no i będziemy sobie to eksplorować w następnym odcinku. Także dajcie znać odnośnie maratonu, co sądzicie, jak waszym zdaniem na przykład można by było to zrobić jak najlepiej, żeby z jednej strony, no żebym ja żył po prostu, tak, bo nie poświęcił nie wiadomo ile czasu na maraton, który i tak zeżre mi bardzo dużo czasu, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale już powiedziałem, słowo się rzekło i słowa dotrzymam. Pytanie tylko po prostu, jak to tak naprawdę zrobić, czy zrobić, nie wiem, 3-dniowy maraton po 3 odcinki na przykład, typowo 24, 25, 26, czy zrobić 5-dniowy maraton po 2 odcinki, czy jeszcze w ogóle jakoś inaczej. No nie wiem, generalnie no, będę musiał jakoś to rozkminić. Dobra, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam podobał i życzę wszystkim miłego dzionka. Tak jak mówiłem, dzisiaj live'ików na Minecraftowym nie będzie, ale zapraszam na kanał główny. Jakby ktoś lubił inne też gierki, no to Darksiders 3 wieczorem będzie. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie i specjalnie dla wszystkich nie wiem, proszę, tak na koniec, prawda? No, także dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, hej, hej!